dobiegają końca prace związane z rewitalizacją Doliny Rzeki Łodyni. Zakończyliśmy pierwszy etap prac. Efektem tego jest budowa blisko półkilometrowego ciągu pieszego. Kolejne etapy będą realizowane sukcesywnie. Planowane są jeszcze zakupy związane z małą architekturą. Dzięki temu teren Doliny Rzeki Łodyni stanie się bardziej dostępny i otwarty. Na wiosnę jeszcze planowane są prace porządkowe, tak żeby ten teren uatrakcyjnić, żeby go można było pokazać mieszkańcom. Zachęcam wszystkich do odwiedzania tego terenu przede wszystkim w godzinach wieczornych. Wtedy jest uruchomiona iluminacja świetlna, także Dolina Rzeki Łodyni w chwili obecnej wygląda już zdecydowanie inaczej. Ile to kosztowało? Wstępny koszt realizacji pierwszego etapu to około 440 tysięcy złotych, ale to oczywiście nie są wszystkie koszty związane z nakładami, jakie są potrzebne do poniesienia, tak żeby ten teren pokazać mieszkańcom i przywrócić i otworzyć dla mieszkańców. Planujemy, że dokończenie całości prac związanych z dokumentacją, którą mamy już opracowaną, to jest jeszcze około 1,5 miliona złotych. Takim walorem tego miejsca jest bogactwo zwierzyny. Czy ono nie ucierpi wskutek właśnie, że tutaj będą teraz łatwiej ludzie się mogli pojawiać? Opracowując dokumentację projektową, wzięliśmy te wszystkie aspekty pod uwagę, także te ciągi piesze, które są opracowane w dokumentacji projektowej i wykonane, uwzględniają te skupiska roślin i zwierząt, które są wyjątkowe dla Doliny Rzeki Łodyni, także to jest zaprojektowane w taki sposób, żeby nie zakłócać właśnie też tych walorów naturalnych tego miejsca.